Neurotyk, który obsesyjnie pijał zimną Coca-Colę. Choleryk, przyjaciel, geniusz i charyzmatyczny dziennikarz. Jaki naprawdę był Tomasz Beksiński? O pokazanie prawdziwej twarzy syna słynnego malarza konkuruje już nie tylko nagrodzony w Gdyni film Ostatnia rodzina. Właśnie ukazała się obszerna monografia Tomasz Beksiński – portret prawdziwy. Zdaniem autora Wiesława Weissa książka ma być antidotum na wypaczony i zdeformowany obraz Tomka Beksińskiego. W tej książce zbliżyłem się do pokazania prawdy o nim bardziej niż ktokolwiek przede mną, co brzmi bardzo zarozumiale, ale jednak dotarłem do wielu osób, które nigdy wcześniej się nie wypowiadały na ten temat, na temat Tomka, a były bardzo blisko. Także myślę, że no jest to portret bliski prawdy. Przez te prawie 20 lat od śmierci Tomka narosło mnóstwo takich pseudodefinicji tego człowieka. Ale każdy, kto go znał, wie, że Tomek Beksiński to nie był ktoś, kogo da się zakwalifikować. To nie był koleś, na którego można mieć definicję. To był ktoś wielokolorowy i Wiesław Weiss pokazał wszystkie te odcienie. W 2014 roku po historię rodziny Beksińskich jako pierwsza sięgnęła Magdalena Grzebałkowska. Jej książka Beksińscy – portret podwójny rozpoczyna się od samobójczej śmierci Tomka. Ze zdjęć spogląda na czytelnika uśmiechnięty student anglistyki, tłumacz filmowych przygód Jamesa Bonda i redaktor radiowej Trójki. Zajęć i pasji miał Beksiński wiele. W liście z 1995 roku pisał: konam od roboty, wali się drzwiami i oknami. On nigdy nie robił niczego połowicznie czy nie do końca. Po prostu naprawdę wciągał się w rzeczy, które mu się podobały. Oddawał się cały po prostu temu, co robił. Autorzy książek i filmu o rodzinie Beksińskich w jednym są zgodni. Dokumentacja życia Tomka to ocean pełen materiałów. Zachowały się audycje radiowe, zapiski i dziennik foniczny. Sam Beksiński nie lubił, gdy o nim pisano. Najlepiej czuł się, gdy mógł o sobie mówić własnym głosem. Jestem po prostu sympatykiem rzeczy niesamowitych, mrocznych, tajemniczych, związanych z wampirami właśnie. Bo jakoś mnie ten temat po prostu, nazwijmy to krótko, rajcuje. Niezwykłe spotkanie z Tomaszem Beksińskim w poniedziałkowy wieczór w radiowej Trójce. Do posłuchania m.in. jego ostatnia audycja.